Dzień dobry, witajcie. Zapraszam Was serdecznie na relację z trzecich urodzin Radia Naukowego. Wydarzenie, które mnie osobiście niezwykle napędza, to jest święto fanów, fascynatów nauki. Spotykają się tutaj w Centrum Nauki Kopernik patroni, patronki Radia Naukowego, naukowcy, którzy wystąpili w podcaście i przyjaciele całego projektu. Zobaczcie, jak to wyglądało. Radio Naukowe jest jednym z najlepszych kanałów popularyzacji wiedzy, z jakim się kiedykolwiek spotkałam. Aby się rozwijało, bo potrzebujemy tego my, naukowcy, ale również ci, którzy mogą nas, tych naukowców, dzięki radiu słuchać. Nawet jeżeli nie mam zielonego pojęcia o fizyce kwantowej albo historii jakiegoś rozwoju jakiegoś ludu, o którego w życiu nie słyszałam, to zawsze wiem, że będzie ciekawie i że jeszcze się czegoś nauczę. Radio Naukowe jest jednym z niewielu polskojęzycznych podcastów, które z czystym sumieniem polecam absolutnie każdemu. Tematy dobierane są bardzo szeroko i przedstawiane w taki sposób, że i humanista zrozumie przedstawiciela nauk ścisłych i odwrotnie. Dobrze słucha się przede wszystkim dlatego, że Karolina po prostu pozwala ludziom, którzy się pojawiają w jej programie, mówić o czymś, co kochają, bo nauka to jest absolutnie najfajniejsza rzecz na świecie i ogromnie cieszę się z tego, że właśnie w podcaście Karoliny może to wybrzmiewać.